kolejna porcja informacji, nie tylko z rozgrywek ligowych BKS-u. Zaczynamy. Ligowa kolejka to 4 zwycięstwa i 2 porażki w bramkach 17-13 dla BKS-u. A teraz szczegóły. Nie udał się tym razem wyjazd juniorów do Krakowa. Fatalna końcówka spotkania z Krakowią. Do 60 minuty prowadzenie 1-0. Potem niestety przewaga Krakowi, stracone aż 4 bramki. Porażka 4-1. Bramkę dla BKS-u zrobił Piotr Kuźma. Trampkarze rozegrali w sobotę dwumecz z Lublinianką. Grali na świetnie przygotowanej murawie boiska na ulicy Kresowej. Rocznik 2005. Cały czas kontrolował spotkanie. Prowadził do przerwy 2-0. Potem podwyższył do 3-0. Stwarzając sobie zresztą kolejne sytuacje bramkowe. Ale to w końcówce goście, czyli Lublinianka, zdobyli 2 bramki, także końcowy wynik 3-2. Bramki dla BKS-u zdobyli Sebastian Cebula, Karol Zarzeczny i Krystian Zięby. Daleko jesteście od nas! Ferry Karol! Ręka! Lewej, Kuba, szybiej! Pierwsza połowa całkiem przyzwoita. Mogliśmy fantastyczny mecz otworzyć w drugiej minucie. Marcin Kowal nie trafił w idealnej sytuacji. Myślę, że jakby bramka padła, to mecz by się zupełnie inaczej ułożył. Choć powtarzam, pierwsza połowa bardzo przyzwoita. Strzeliliśmy 2 bramki, mogliśmy jeszcze jedną strzelić. Później jakiś taki marasz się wkradł, troszeczkę dostosowaliśmy się do poziomu przeciwnika. Dużo strat takich, chłopcy za szybko chcieli grać do przodu. Nie operowali piłką tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Nerwy w końcówce. No ale najważniejsze jest zwycięstwo. Widać troszeczkę zmęczenie, cały czas dochodzimy do siebie w tym meczu z Wisłą Puławy. Ale powtarzam, najważniejsze są teraz tylko 3 punkty i jedziemy dalej. Dzięki. Rocznik 2006 powrócił do swojego rytmu i rozgromił swoich rywali lubelskich w derbowym pojedynku Lubliniankę 7-0. Właściwie mecz się rozstrzygnął w pierwszej połowie, kiedy wynik brzmiał do przerwy 6-0. Potem doszła jeszcze jedna bramka. I przez cały czas właściwie nasza drużyna kontrolowała to spotkanie. Bramki zdobyli Kasper Szabiński 3, Łukasz Mulawa, Jakub Duda, Michał Sienicki i Sebastian Cebula. Thank you.
serdecznie. Jesteśmy po meczu z Lublinianką. Wynik 7-0. W przebiegu meczu byliśmy zespołem lepszym. Aczkolwiek druga połowa w naszym wykonaniu była taka bardzo ospała. I myślę, że tutaj można było coś więcej jeszcze ugrać, ale spokojny mecz, więcej może grania od tyłu niż akcji ofensywnych, ale chłopcy cały czas się uczą, przygotują sobie taki grunt do grania na, powiedzmy, troszkę wyższym poziomie. Cały czas się uczymy, ćwiczymy pewne elementy i dzisiaj też chłopcy mieli zadania, aby budować od tyłu i to jest ten czas, w którym na razie uczymy się budowania akcji od tyłu. Młodzicy grali z Górnikiem Łęczna. Rocznik 2007 pokonał rywali 3-1. Po bardzo wyrównanym, ciekawym meczu prowadzenie naszej drużyny, potem wyrównanie Górnika Łęczna, ale jeszcze przed przerwą druga bramka dla naszej drużyny i końcówka dla nas, w sumie 3-1. Bramki zdobyli Piotr Niedzielski, Aleksander Gawlik i Kasper Balczyński. Warto dodać, że nasza drużyna, nasi zawodnicy, trenerzy podkreślają gościnność, gościnne przyjęcie przez sztab trenerski Górnika Łęczna, za co też serdecznie dziękuję. Z Górnikiem grał również nasz najmłodszy rocznik 2009. Mimo ambitnej, znowu jak zwykle u tego rocznika, postawy, porażka 6-2 i jak zwykle zadecydowała końcówka, gdyż jeszcze na 10 minut przed końcem meczu wynik brzmiał 2-2. No niestety w końcówce zabrakło jak zwykle sił i stąd porażka. Rocznik 2008 grał w Puławach z Puławiakiem. Mecz trudny, rywal wymagający. W pierwszej połowie przewaga naszej drużyny zwieńczona bramką. W drugiej bardzo wyrównane spotkanie. Nas ratuje poprzeczka gospodarzy słupek. Tutaj warto podkreślić postawę naszego bloku defensywnego, a szczególnie obydwu bramkarzy. Bramkę dla BKS-u zdobył Jakub Czochra. Nasze najmłodsze drużyny grały w weekend w rozgrywkach Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. To już ostatnie rozgrywki, ostatnie mecze w tych rozgrywkach. I tak rocznik 2012 rozegrał dwa mecze, obydwa wygrywając, z Awią Świdnik i ze Świdniczanką. Jeden 5-2, drugi 6-2. Rocznik 2011 też rozegrał dwa spotkania. Przegrał z Frotkowią 1-5 i zremisował z Sygnałem Lublin 2-2. Rocznik 2010 rozegrał też dwa spotkania. Wygrał z Puławiakiem Puławy 6-1 i z LKS Kamionka 2-1. Orlik młodszy, rocznik 2009, rozegrał w sumie 5 spotkań, wygrywając z Wawelem Wolnicą, ze Skarpą Lublin, z Wawelem Wolnicą 1-0, ze Skarpą Lublin 3-0, z ULKS Kieszkowice 1-0, z Perłą Bożechów 3-1 i ze Świdniczanką Świdnik 3-0. Czyli komplet zwycięstw, 5 zwycięstw. Gratulujemy. W meczu juniorów U17 pomiędzy Śląskiem Wrocław i Football Academy Wrocław, wygranym przez Football Academy 4-1, jedną z bramek zdobył nasz wychowanek Piotr Urbański. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Teraz! Brawo! Brawo! Maciu!
11 kolejki drugiej ligi piłkarskiej. W drugiej połowie wystąpił też wychowanek naszego klubu, Jakub Zagórski, który zdobył dla Górnika bramkę na wagę 3 punktów. Gratulujemy. To tyle w tym vlogu. Oczywiście zapraszamy do oglądania, zapraszamy do lajkowania, do udostępniania i do zobaczenia na boiskach piłkarskich w najbliższy weekend, w sobotę. Kolejne rozgrywki, kolejne mecze. Proszę, oczywiście dziękuję rodzicom, którzy przesłali relacje ze spotkań naszych zawodników. Proszę o więcej, zarówno od młodszych drużyn, jak i tych ligowych. Można to przesyłać na adres, który się tu pojawił. I do zobaczenia.